A przed nami równanie wymierne. Po lewej stronie mamy ułamek. W liczniku x kwadrat minus 10x plus 21 podzielić przez 3x minus 12. A po prawej mamy x minus 5 podzielone przez x minus 4. I dobrze jest zacząć od tego, aby określić dziedzinę równania, czyli sprawdzić, czy wyrażenia występujące w równaniu mają sens dla wszystkich x-ów. Otóż tutaj mamy ułamki, no to wiemy, że mianowniki nie mogą być równe 0, czyli x minus 4 nie może być równe 0, po to, aby ułamek po prawej stronie miał sens, czyli x musi być różne od 4. No i po lewej stronie mamy 3x minus 12, to też nie może być równe 0. No ale 3x minus 12 to jest 3 razy x minus 4, wobec tego jedynym, to jest ten sam warunek, prawda? Czyli jedyny warunek jest x różne od 4, wobec tego dziedziną naszego równania są wszystkie liczby rzeczywiste różne od 4. Czyli to możemy sobie zapisać 3x minus 4. No i teraz co? Możemy się pozbyć tych ułamków, no mnożąc przez mianowniki. No i tutaj wspólnym, jakby wspólną wielokrotnością mianowników jest 3x minus 4, wobec tego wygodnie nam chyba będzie pomnożyć obie strony przez 3x minus 4. No i co? I w ten sposób po lewej stronie nam się skraca cały ułamek i zostajemy tylko z licznikiem, czyli x kwadrat minus 10x plus 21, a po prawej prawda, x minus 4 się skraca, zostaje trójka, czyli 3 razy x minus 5. No to teraz jeszcze pomnóżmy sobie, czyli mamy tak, x kwadrat minus 10x tu jest, plus 21 równa się 3x minus 15. No dobrze, teraz to. Teraz przerzucamy wszystko na lewą stronę, czyli od obu stron odejmujemy 3x i do obu stron dodajemy 15. W ten sposób po prawej stronie zostanie nam 0. Coś trochę nie ten kolor, może wróćmy do tego 0. A po lewej stronie tak, x kwadrat minus 13x, 21, 15 to jest 36. Czyli mamy równanie kwadratowe, x kwadrat minus 13x plus 36 równa się 0, deltę liczymy, to jest 13 do kwadratu minus 4 razy 36. 13 do kwadratu to ja pamiętam, to jest 169, 4 razy 36 to jest to 120 plus 24, czyli 144. No i to jest to 169 minus 140, to by było 29, jeszcze minus 4 to jest 25. Wobec tego pierwiastek z delty jest 5. No i mamy dwa rozwiązania. X1 to jest 13 plus 5 przez 2. Czyli 18 plus, czyli 9, no a x2 jest 13 minus 5 przez 2, czyli 8 przez 2, czyli 4. No dobrze, czyli to równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, 9 i 4. No dobrze, ale patrzymy właśnie 4, 4 nie należy do dziedziny naszego równania, wobec tego ta czwórka nie jest rozwiązaniem naszego równania. No właśnie, to było to, co występuje w mianowniku. I my tutaj pomnożyliśmy obie strony równania właśnie przez x minus 4 i straciliśmy tę informację, że x minus, dla x równego 4 nasze wyrażenie nie ma sensu. Wobec tego dobrze jest właśnie zacząć od określenia dziedziny równania. No, alternatywną drogą jest, prawda, wstawienie na końcu rozwiązań, obu rozwiązań do naszego pierwotnego równania i sprawdzenie, czy aby na pewno ono ma sens. No i w ogóle dobrą rzeczą jest sprawdzanie rozwiązania. Wobec tego u nas zostało tylko 9, więc wstawmy to 9 do naszego równania i zobaczmy, czy to się zgadza. Czyli tak, po lewej stronie mamy 9 do kwadratu minus 10 razy 9 plus 21 przez 3 razy 9 minus 4. Tak? Dobrze, to jest 81... minus 90 plus 21 przez 3 razy 5. 81 minus 90 to jest minus 9 plus 21 to jest 12.
przez 3 razy 5, no to jeszcze przez 3 możemy skrócić, to jest 4 piąte. Czyli po lewej stronie mamy 4 piąte, a po prawej x minus 5 przez x minus 4, czyli x to jest 9, czyli mamy 9 minus 5 przez 9 minus 4, 4 piąte, a więc się zgadza, czyli jedynym rozwiązaniem naszego równania jest x równe 9.